Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj ładna pogoda, tak, sprzyja nam. Dzisiaj jest wtorek, kurz nad paśnikami opadł. Co dla nas z tego wynika? Dla tych, którzy mają krew, inaczej, benzynę w żyłach, no była taka deklaracja byłego prezydenta, który stara się na drugą kadencję, czy na kolejną kadencję, i on tutaj nam wszystkim miłośnikom motoryzacji obiecał, że jakby reaktywuje, czy projekt, bo tu można powiedzieć, reaktywuje projekt budowy toru kartingowego w okolicach lotniska suwalskiego. Dla nas to pasuje, dla mnie osobiście pasuje, dla naszego stowarzyszenia Motokart, które zajmuje się kartingami. Myślę, że dla wszystkich, którzy kochają motoryzację, ta deklaracja jest oczekiwana i miła, tak, sercu. To było to, co bym chciał Państwu powiedzieć i przekazać, bo może nie wszyscy widzieli to relacje właśnie z tej konferencji, na której można było to usłyszeć, więc tu głośno mówimy, że jest taka deklaracja i jest szansa, że coś w tym dobrego się zadzieje. Drugą sprawą kolejną, jak już mówiłem, opad ten kurz na pobojowiskach, tak? Znaczy nie, nad paśnikami może nie, pobojowiska zostały. I te pobojowiska, mam na myśli, jeśli chodzi o pasy rozdzielające drogi, czy też wszystkie miejsca, gdzie można przyczepić było te banery, tak? W moim odczuciu trzeba to zbierać i to jak najszybciej, żeby już po prostu żebyśmy wszyscy mogli odpocząć już od tego, bo nie ukrywam, ja osobiście już jestem obrzydzony i zniesmaczony. Myślę, że większość z Państwa też. Wróćmy do jakiegoś normalności, do pracy i dajmy szansę niech ci wszyscy, którzy deklarowali tak wielkie zmiany, które mają nadejść, mogli w końcu wykazać się. Jest jeszcze kwestia ostatnich czterech odcinków, tak, w których mieliśmy okazję pokazać Państwu troszeczkę inne zdanie niż moje, tak, gdzie wypowiadali się fachowcy, gdzie osobiście ja zostałem przekonany, tak, do tych zakupów pojazdów elektrycznych, a nie dlatego, że zmieniłem zdanie na temat pojazdów elektrycznych, cały czas mam te same, czyli bardzo śliski temat. Według mnie nawet mógłby być to naganny społecznie, bo te wszystkie elementy do kumulatorów, to już wcześniej wspominałem, wykopuje dzieci gołymi rączkami i mówienie o takim zielonej przyjemności i o tym, jak tu będzie wesoło, to nijak się nie ma do początku powstawania tego. Aczkolwiek przekonała mnie właśnie ta idea zakupu, tak, inaczej może nie idea, tylko jakby koszty finansowania tego projektu. Czyli przekonało mnie to, że to będzie kosztować 15% wartości całej inwestycji. I w to wchodzi oczywiście, tak, zakup tych autobusów, garaże, farma fotowoltaiczna, akumulatory, tak, magazyny energii, ścieżki rowerowe i przystanki. Jakby nie patrzeć, to cokolwiek z tego pożytecznego zostanie, tak? I to mnie właśnie przekonało. Jeśli chodzi o wywiad z panem Tomaszem Drejerem, no to tam by było bardzo merytorycznie, no i facet powiedział nam konkretnie, co robi, czym się zajmuje, co robi miasto, tak, co planuje, i to było u źródła. To by bez żadnej było polityki, bez demagogii, po prostu czysta esencja. I może nie było to dość spektakularne wystąpienie, tak, nie miałem okazji się popastwić nad panem Tomaszem, ale było to bardzo treściwe i myślę, że wszyscy czegoś tam się dowiedzieliśmy. Nie wiem, jak będzie z kolejnymi odcinkami, jeśli chodzi o naszych gości. Myślę, żeby urozmaicić się te nasze programy, to warto wprowadzać czasami inne osoby i pozwolić im po prostu powiedzieć, jak jest naprawdę, tak? W sensie, że pozwolić zetrzeć się poglądom takim i skrajnie przeciwnym, i średnio przeciwnym, i tym ogólnie przyjętym jako właściwe. I co? Zaczynamy sezon, tak? Wiosenny. Zaczynamy sezon wiosenny. Już jest miło, ciepło i przyjemnie. Po zimie, przynajmniej w moim przypadku, brzuch jest coraz większy. I tutaj się przeglądu nie da zrobić. Nic z tym nie zrobimy. Ktoś tu mówił, że MZ. To już Państwo wiedzą, co to znaczy.
spróbuję, to już kolejny sezon będę próbował, może tym razem wygram z Naturo. Ale dzisiaj chciałbym Państwu powiedzieć, jakby rozpoczynamy sezon i wszyscy dostają opresyjne gorączki na temat zmiany opon. Myślę, że już o tym mówiliśmy wcześniej, że wszyscy ci, którzy przemieszczają się z pracy do domu i to tam w obrębie, nie wiem, 10, 15, 20 kilometrów, oni nie muszą wystawać według mnie w kolejkach godzinnych, 3 godziny zapisywać się, pilnować tych kolejek, robić zapisy, siedzieć nocami, czekać na tę zmianę, generować sztuczny tłum. To jest naprawdę zbędne, niepotrzebne. Na pewno nic się nie stanie dla Państwa opon zimowych i na pewno nic złego się nie wydarzy. Zwłaszcza, że nasze normy prędkości wokół miasta i w otoczeniu, one na pewno nie pozwolą nam zniszczyć tych opon. I na spokojnie, drodzy Państwo, każdy zdąży sobie to zrobić, żeby nie zrobić sobie krzywdy dla tego samochodu i w spokojnym terminie, w którym nie będziecie musieli tracić czasu na oczekiwanie, po prostu bezsensowne oczekiwanie pod jakimś tam warsztatem. To z mojego punktu widzenia tak to wygląda. No i co, mamy pierwsze klimatyzacje, u nas już jest kilka takich pojazdów, które wymagają jakby przeglądu, tak? No i się okazuje, bo to akurat Tempo jest po zakupie, okazuje się, że to nie ma co przeglądać, bo tam nie ma gazu. No i teraz pytanie, ładować te klimatyzacje, czy nie ładować? No według mnie nie ładować, bo tak Państwu orientacyjnie powiem, że akurat w tym pojeździe jest zastosowany czynnik 1, 2, 3, 4YF i to jest nowej generacji czynnik, taki okrzyczany, taki znienawidzony i on kosztuje, no oscyluje między 90 a 120 zł za 100 gram. Do tego wchodzi maszyna na poziomie 250 zł. No i teraz, drodzy Państwo, odpowiedź jest prosta. Ryzykować ładować? Nie. Nie, bo to może być 500-600 zł wyrzucone w błoto. I najważniejsza rzecz, bo ktoś teraz powie, ale można wykonać test maszyną. No tak, oczywiście maszyna wykona test i powie, że próżnia jest wykonana, nieszczelności nie wykryto. No i co? Ładujemy? Nie. Okazuje się, że tam, jeśli chodzi na, jest z doświadczenia, jeśli jest nieszczelność na bardzo niskim poziomie, wtedy ten ubytek, on występuje na przedziale tygodnia, dwóch, miesiąca, trzech, tak, miesięcy nawet, aż do skutku, czyli do zera. Czyli maszyna go nie jest w stanie, nie wykryć, żadna z maszyn, które ja znam, a mamy dosyć nowoczesny park, nie ogarnie tego. Jedynym wiarygodnym jakby testem dla tej nieszczelności, która ewentualnie mogłaby być, jest urządzenie. Proste urządzenie, to są dwa zegary, tutaj Państwo widzicie, tak, na niskim ciśnieniu, na wysokim. I wtedy taki pojazd nabija się azotem, tak, z dodatkiem wodoru, bo są takie urządzenia, które pomagają w wykrywaniu nieszczelności. I one wykrywają pojedyncze cząstki wodoru. To bardzo precyzyjne urządzenie. I ten test jest dosyć czasochłonny i wymaga takich jakby warunków specjalnych, czyli tak, nie może być tam mokry pojazd, nie może być aerozol rozpylony w powietrzu i jeszcze takich parę czynników, ale jeśli te wszystkie warunki spełnimy i załadujemy tą instalację właśnie tymże hydrogazem, tak, i podłączymy właśnie to urządzenie, to mamy tam jakby taki pierwszy obraz, załóżmy po 24 godzinach, tak, czy te wszystkie wskazania po 24 godzinach będą na tym samym poziomie, niższym lub wyższym. Z czego? Niższy lub wyższy może wynikać z temperatury otoczenia, bo tak jak każdy gaz, jest zimniej, to się po prostu jego objętość zmniejsza. Jest cieplej, się objętość jego rozszerza, więc to też trzeba wszystko wziąć pod uwagę i nie jest to takie proste, aczkolwiek to jest jedna z najtańszych form sprawdzenia szczelności tego układu klimatyzacji. I tu wszyscy, którzy mają wątpliwości, czy na jakim poziomie ten ubytek po prostu w układzie jest, czy on jakby inaczej nie zgeneruje tej utraty tych wszystkich środków i do tego jeszcze nie puści tego gazu w przestrzeń, czyli jakby złamie zielony ład, tak? Bo wszyscy bijemy się o to ekologię. To jest najbardziej skuteczna metoda tego sprawdzenia szczelności tego układu klimatyzacji. Natomiast jeśli są ubytki na poziomie 100 gram, 150, mogą one wynikać z różnych rzeczy, czyli tak,
z odsysu jakby tego gazu przez maszynę, tak, wcześniejszego napełnienia układu klimatyzacji jakimś niewystarczającą ilością, uszkodzeń wagi w maszynie. I te wszystkie do 200 gramów, wszystkie takie ubytki można, myślę, że z czystym sumieniem uzupełniać, tak, do układu i najprawdopodobniej to będzie wszystko huczało, hulało i grało. Jest jeszcze taka jedna rzecz o klimatyzacji, którą bym chciał wspomnieć, to jest odgrzybianie. Tam są różne takie specyfiki, jakieś tam bomby, tak, takie wprowadzane do auta, jakieś, jak to się nazywa, ozonowania, tak, czy też inne rzeczy. Pierwsza podstawowa rzecz przy tego typu sprawach to tak, filtr kabinowy, tak, wiadomo, bo w nim to 90% tych wszystkich dziwnych drobnoustrojów to tam się znajduje, a druga część, gdzie one się znajdują, to wszystkie kanały te, którymi dostaje się powietrze zimne lub ciepłe w pojeździe, rozprowadzone jest w pojeździe. I teraz według mnie, jak sobie tak przeanalizowałem, ozonator, nie wiem, nie miałem okazji nigdy tego sprawdzić w warunkach laboratoryjnych, na ile on zatłukł te wszystkie niepożądane bakterie czy wirusy. Po prostu no, nikt nigdy nie robił tego badania, ja też nie miałem okazji, nie wiem. Natomiast jedną rzecz wiem, że jest taki specyfik, ja nie będę tu reklamował tych specyfików, ale jest też takie urządzenie, do którego wlewa się ten właśnie rzecz specyfik. Widzicie Państwo, to długo sondę. I to właśnie sondę wprowadza się do każdego kratki wlotowej, każdego kanału wylotowego w pojeździe. I ta dysza jest tak skonstruowana, wylotowa, że ona robi taki promień, łuk, nie wiem jakby to nazwać, no po prostu coś jak wtryskiwacz paliwa, robi taką mgłę w tym kanale i to się wkłada najdalej, ile można, bo nie zawsze, czasami są kanały podzielone w jakiś sposób albo śluzy, na ile można, tyle to się wkłada i wlewa ten specyfik. I czasem jak się to dobrze zrobi, to tak jak tam, gdzie są kanały odprowadzające wody z układu klimatyzacji, bo wiadomo, że tam woda się generuje i musi zostać odprowadzona z tego parownika na dół, to aż tam wycieka tenże płyn. I to, wydaje mi się, jest najbardziej skuteczna metoda, czyli fizyczne zalanie tego wszystkiego, tak, bez przesady oczywiście, no jest silniki, jakieś opornice, inne rzeczy elektryczne, które można uszkodzić, czyli to wszystko też trzeba zrobić z rozumem, ale wydaje mi się, że to jest jedyny wymierny, skuteczny sposób na odgrzybienie tego układu klimatyzacji. I jeszcze właściwie jedna z najważniejszych rzeczy, której wszyscy jakby zapominamy, żeby robić tego typu czynności w pojeździe, to wydaje mi się, że tak, on musi być przede wszystkim suchy, czyli tam, gdzie są dywany, tak, często są różne kanały odpływowe pozatykane i ta woda deszczowa, czy ta zimowa, czy te wszystkie inne elementy związane z jesienią, zimą, jeśli są niesprawne, to woda dostaje się pod dywany i robi się tam bardzo dobre środowisko dla różnych rodzajów grzybów i innych rzeczy. I teraz tak, robiąc te wszystkie sanitarne rzeczy w pojeździe, trzeba przede wszystkim osuszyć pojazd, na ile to jest możliwe, bo czasami nie da się tego zrobić w prosty sposób, no ale ile to jest możliwe osuszyć, czy odesać odkurzaczem, bo są odkurzacze piorące, wywietrzyć, można czasami podgrzać, kto ma garaż, to może drobne urządzenie elektryczne wstawić, żeby to się odparowało. Posprzątać pojazd, tak, bo to wtedy ma dopiero sens, bo często przyjeżdżają klienci i proszą właśnie o tego typu zabieg, a w tym pojeździe można znaleźć węża albo zostać pogryzionym przez węża, no to nie ma sensu, zupełnie nie ma sensu, bo to tak jakbyśmy, nie wiem, zmienili odzież bliską, tak, a się nie umyli przez 2 tygodnie, no nic to nie da, po prostu. No dobra, bez komentarzy, zostawmy to już. Czyli podsumowując to wszystko, jeśli przy przeglądzie klimatyzacji okaże się, że ten ubytek jest znaczący, to moja taka sugestia i dla Państwa ta wiedzy, zastosować takie urządzenie, to jest najtańsze, czyli odesłać co zostało i poddać się próbie pojazd właśnie w ten sposób. To troszeczkę trwa, bo to trwa 24 godziny, przynajmniej do wymiernego efektu, no ale to oszczędzi kupę pieniędzy i tych takich scysik, że a pan sprawdzał i jednak pan załadował gaz, a instalacja była nieszczelna. Jeszcze raz powtórzę, maszyna napełniająca gaz nie jest w stanie wykryć drobnych nieszczelności. Druga sprawa, odgrzybianie według mnie, a to po tylu latach, właśnie w taki sposób, to ma rację bytu. Ozonowanie może wykorzystać, bo ono troszeczkę zabija zapachy jednak, jako drugi element tego właśnie
tej pielęgnacji pojazdu. O oponach żeśmy już wspomnieli dzisiaj. Przy okazji zmiany opon to jeszcze możemy, drodzy Państwo, sprawdzić stan układu hamulcowego, tak? Bo to jest bardzo ważna rzecz, zwłaszcza po zimie, z tego co my zauważamy na co dzień, to jakby jakość tych materiałów użytych do układów hamulcowych, ona gdzieś z nią się stało, że po prostu bym to nazwał właściwie kartonem. Czyli taki pojazd nieużywany w zimę albo rzadko używany potrafi w ciągu tygodnia układ hamulcowy mu tak skorodować, że trzeba go wymieniać. Nie wiem, od czego to zależy, nie znam się na metaloznawstwie, ale wcześniej to się nie zdarzało. W tej chwili po prostu taka ilość rdzy na tej tarczy powstaje i jak ona zostanie zapolerowana, czyli wyjeżdżamy i sobie tam troszeczkę hamujemy, na początku coś bije po pedale, potem to ciśnie, a potem już na trasie przy szybkim dohamowywaniu, zaczynając z dużej prędkości, wolnym dohamowywaniu, zaczyna bić i to już jest po tarczach. Czyli właściwie też Państwo na to nie macie żadnego wpływu, zupełnie żadnego. Jedyny wpływ, jaki wydaje mi się, że mogliby mieć Państwo na to, to byłoby przed planowanym, dłuższym garażowaniem umyć te tarcze, tak? Ale nie każdy ma taką możliwość. Czyli tak naprawdę jesteśmy bez wyjścia i co los nam przyniesie, to się wydarzy, jeśli chodzi o ten układ hamulcowy. No ale przy zmianie opon jest szansa, żeby to wszystko zweryfikować i ewentualnie poprawić, tak? Oświetlenie, no wiadomo, w zimie nikomu się nie chce, chociaż tu już w tej chwili z oświetleniem to też nie ma wyjścia, bo na drodze za brak podświetlenia tablicy rejestracyjnej leci dowodzik i mandacik. Także tu nikt nad Wami nie będzie miał litości, ani współczucia i żadne tłumaczenie w 99% nie pomoże. Więc oświetlenie, tak, tego pojazdu, hamulce, co możecie Państwo zobaczyć i wydaje mi się, że poza tym sobie darować, odpuścić, bo są pewnie takie finanse domowe, jakie są, więc lepiej to przeznaczyć sobie na jakąś atrakcję, która sprawi więcej przyjemności. I cała tam taka ideologia, że tam trzeba się przygotować w jakiś straszny sposób do tego sezonu, ona nie istnieje. Po prostu, jeśli auto jest sprawne i przeszło to badanie techniczne i zrobili Państwo te takie minimum, które musieli, czyli te oświetlenie, coś przy tej klimatyzacji, ale to własnego zdrowia, przy tych hamulcach to zupełnie wystarczy i tylko co, ten, który, właściciel pojazdu, który jeździ tym pojazdem na co dzień, on wie najlepiej, co w nim się dzieje, bo on często i słyszy, co się dzieje w układzie hamulcowym, bo słychać, czuje, co w układzie hamulcowym, wyczuwa każdy stuk, czyli dopiero reagować, kiedy między oczywiście przeglądami, dopiero reagować wtedy, kiedy Państwa coś zacznie niepokoić, tak? I wtedy gdzieś tam udać się, kto to fachowym okiem obejrzy i przeglądnie. Co jeszcze moglibyśmy dodać? Zaczyna się sezon, tak, wiosenny i tutaj taki apel, bo motory wyjechały i one nie mają żadnej szansy w konfrontacji z Państwem, zupełnie żadnej, czyli oczy dookoła głowy i apel też do właścicieli motorów, tak, ja też jestem właścicielem motoru i czemu o tym mówię, no też wyciągnąłem motor w tamtym tygodniu i też, że mało gdzieś tam nie połamał kończyn dolnych, tylko dlatego, że po prostu nie zrobiłem takiego treningu wstępnego. Czyli sobie przyniosłem tamten sezon w ten bez żadnej kwarantanny. I otóż myślę, że wszyscy, którzy jeżdżą motorami, to doskonale to zrozumieją, że jakby do sezonu no i na motorze też trzeba wdrożyć się stopniowo, wolno, dużo wolniej i dużo bardziej ostrożniej. Sama reakcja na ten hamulec, tak, bo w motorze głównym hamulcem zasadniczym to jest ten hamulec przedni, tak, i ja jestem jakby wychowany jeszcze na motorach z PRL-u i u mnie za każdym razem poza sezonem to pierwsza noga idzie do hamowania, co nie powinno być wykonywane, tylko właśnie hamulcem przednim. Nowej generacji motory mają oczywiście zespolone hamulce tylne z przednimi i one przy użyciu tylnego uruchamiają też i przednie, mają i ABS-y, no ale oczywiście nie każdy motor ma taką możliwość, inaczej nie jest wyposażony w takiżże system właśnie. No i cóż, drodzy Państwo, na razie Państwu serdecznie dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.